Czyta Beata Łyczewska, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej imienia Kajetana Sawczuka w Konstantynowie. Edyta Łyczewska. Bajka prababci Marysi Sałamacha ze Sfór. Maciek Bała. W pewnej wiosce mieszkał sobie wdowiec z synkiem imieniem Maciek. Nie wiadomo od kiedy i dlaczego wszyscy wołali do niego Maciek Bała. Często chodził on do swojej babci, która jak to babcia czasem dawała mu jakieś prezenty. Pewnego dnia, kiedy Maciek był u babci, ta dała mu w prezencie igiełkę. Gdy wrócił do domu, tata spytał go. Maciek Bała, co ci babcia dzisiaj dała? Dała mi igiełkę, odpowiedział Maciek. Tatuś bardzo się ucieszył, że będzie mógł zacerować skarpety i zaszyć spodnie, więc pyta Maćka. A gdzie ją masz? Pokaż mi, pokaż. Gdy wracałem od babci, to jechał wóz z sianem i żeby nie zgubić igiełki, włożyłem ją do tego siana, ale gdy chciałem ją wyjąć, już jej nie było. A tato na to. Maciek, Maciek, coś ty najlepszego zrobił. Przecież teraz krówka albo konik zje to siano i zdechnie. Igiełkę trzeba było włożyć w czapeczkę. Dobrze, tatusiu, następnym razem tak zrobię. Poszedł Maciek na drugi dzień do babci i dostał od niej malutkiego szczeniaczka. Maciek pamiętał wczorajszą radę taty, więc włożył tego szczeniaczka do czapeczki. Gdy wrócił do domu, tata spytał syna. Maciek Bała, co ci babcia dzisiaj dała? Dała mi szczeniaczka. Tatuś bardzo się ucieszył, bo gdy piesek urośnie, to będzie pilnować ich domu. Więc pyta się Maćka. A gdzie go masz? Pokaż mi, pokaż. Zrobiłem tak, jak tatuś kazał i włożyłem go do czapeczki. Ale gdy chciałem go wyjąć, to on już nie żył. Maciek, Maciek, coś ty najlepszego zrobił. Pieska trzeba było wziąć na smycz i wołać. Na, piesku, na. Dobrze, tatusiu, następnym razem tak zrobię. Kolejnym razem babcia dała Maćkowi słoninkę. Jako że Maciek słuchał się swojego taty, wziął słoninkę na sznurek i idąc do domu wołał. Na, piesku, na. Wtedy wszystkie psy ze wsi przybiegły i zjadły słoninkę. Gdy wrócił Maciek do domu, tata się go spytał. Maciek Bała, co ci babcia dzisiaj dała? Dała mi słoninkę. Tatuś bardzo się ucieszył, bo chciał okrasić ziemniaczki na kolację. Mówi więc do Maćka. Daj Maćku tę słoninkę. Gdzie ją masz? Pokaż mi, pokaż. Zrobiłem tak, jak tatuś kazał. Przywiązałem słoninkę do sznurka i wołałem. Na, piesku, na. I wtedy przybiegły pieski i zjadły mi słoninkę. Maciek, Maciek, coś ty najlepszego zrobił. Słoninkę byśmy pokroili i okrasili nią ziemniaczki. Dobrze, tatusiu, następnym razem tak zrobię. Gdy następnym razem Maciek poszedł do babci, dała mu ona cielaczka. Maciek, pamiętając słowa taty, pokroił cielaczka, a idąc obok pola z rosnącymi ziemniakami, rozsypał kawałki po polu. Gdy wrócił do domu, tata spytał go. Maciek Bała, co ci babcia dzisiaj dała? Dała mi cielaczka. A gdzie go masz? Pokaż go, Maćku, pokaż. Z cielaczka urośnie krówka i będziemy mieli mleko, dużo mleka. Zrobiłem tak, jak tato kazał. Pokroiłem cielaczka i okrasiłem nim ziemniaczki, które rosły na polu. Maciek, Maciek, coś ty najlepszego zrobił. Tacie ugięły się nogi. Cielaczka trzeba było przyprowadzić do obórki, dać mu siana oraz wody. Dobrze, tatusiu, następnym razem tak zrobię, odpowiedział Maciek. Następnym razem, gdy Maciek poszedł do babci, babcia dała mu dziewczynkę Kasię. Maciek po powrocie do domu w
wprowadził dziewczynkę do obory, przywiązał łańcuchem, dał jej siana i wody. Gdy wszedł do kuchni, tata spytał go: Maciek Bała, co ci babcia dzisiaj dała? Dała mi dziewczynkę Kasię. A tata, nigdzie nie widząc Kasi, bardzo się przestraszył, pobladł i przestraszony drżącym głosem spytał: A gdzie ona jest? Zrobiłem tak, jak tato kazał, zaprowadziłem ją do obory, dałem siano oraz wodę. Tato bardzo się zdenerwował, powiedział, że tak nie wolno postępować i kazał Maćkowi szybko przyprowadzić Kasię do domu i przeprosić. Maciek mocno przeprosił Kasię, a potem razem z tatą nakarmili ją i dali pić. Kasia została z nimi i pomagała im w pracach domowych. A babcia, gdy dowiedziała się, co Maciek zrobił ze wszystkimi jej prezentami, nic mu już więcej nie dała.